Gdy zapytasz młodego starzędzanina, gdzie pracował twój ojciec, gdzie pracował twój dziadek, najczęściej padają odpowiedzi. Pracował w starzyńskich fabrykach mebli, mama pracowała, babcia pracowała w starzyńskich pipciach lub w armaturach. Proszę Państwa, nieprawdopodobne, lecz prawdziwe. Fabryka armatur Swarzędz obchodzi swój jubileusz. Jubileusz 75-lecia. W Rabowicach, poza centrum Swarzędza, od roku 2010 ma swą nową siedzibę Fabryka armatur Swarzędz. Fabryka istnieje od roku 1946. Początkowo znajdowała się w Swarzędzu przy dawnej ulicy Armii Czerwonej, dziś Zygmunta Grudzińskiego. W roku 2021 popularne swarzędzkie armatury obchodzą jubileusz swego 75-lecia. Od 26 lat dyrektorem Fabryki Armatur Swarzędz jest Grzegorz Meller. Panie dyrektorze, 75 lat Fabryki Armatur Swarzędz. Co można w skrócie powiedzieć o tym niezwykłym czasie rozwoju tej niezwykłej fabryki? Czasu by nie starczyło, żeby opowiedzieć o wszystkim. Naprawdę jest to, popularnie mówiąc, szmat czasu. Wiele się w międzyczasie przez te 75 lat zdarzyło. Były sytuacje bardzo dobre. Kiedyś ta fabryka, pamiętam, była bardzo dobrze postrzegana. Później, no niestety, w momencie, kiedy załamał się eksport, między innymi do Związku Radzieckiego wtedy, fabryka popadła w dość potężne kłopoty i później, jak to się teraz popularnie mówi, zaczęła podnosić się z kolan i jest w miejscu, w tej chwili wydaje mi się, co najmniej niezłym. Bardzo dobry, panie dyrektorze. Żeby powiedzieć skromnie. Przyglądałem się rankingom firm tej branży, swarzyńskie armatury, popularnie tak się mówi o fabryce, którą pan kieruje, należą do czołówki europejskiej, produkującej bardzo odpowiedzialne części na cały świat. Wszystko prawda, natomiast jeśli chodzi o rankingi, to my mamy taką manierę, bym powiedział, że raczej w rankingach nie uczestniczymy, ponieważ zajmujemy się, po poznańsku mówiąc, tylko robotą. Natomiast rankingi, oceny, inne rzeczy, jak gdyby są przy okazji. Taką wartością dodaną, o którą nie zabiegamy. Stąd dla wielu, myślę, mieszkańców gminy i miasta Swarzędz nie jesteśmy do końca firmą znaną. Oczywiście starsi pamiętają, bo byliśmy w centrum kiedyś Armii Czerwonej, potem Ciężkowskiego, Grudzińskiego. Tak, pamiętam zmianę akurat jeszcze tam numerów, jak zacząłem pracę w fabryce. Także z tego okresu starsi mieszkańcy fabrykę pamiętają. Natomiast dzisiaj sobie na uboczu robimy swoje. 26 lat stoi pan na czele tej fabryki, jest pan dyrektorem, prezesem, firma przeszła przeobrażenia własnościowe. Jak pan oceniłby to, co przez te 26 lat się stało? Tu znowu mam problem, ponieważ jak mówię, my nie mamy tutaj parcia ani na mikrofon, ani na szkło, ani na papier. Trudno mówić w tych kategoriach, co się zmieniło. Wolałbym zostawić takie opinie naszym klientom, obserwatorom. Prawda? Oni najlepiej by powiedzieli, jaką drogę w tym czasie fabryka przeszła. Panie dyrektorze, panie prezesie, proszę przyjąć serdeczne gratulacje za 26 lat kierowania i za 75 lat pracy tego zakładu, który sławi Swarzędz, bo jest to jedyny zakład produkcyjny, który w swej nazwie ma słowo Swarzędz. Zgadza się. No, były takie zapędy w przeszłości, gdzie proponowano nam zmianę nazwy firmy na bardziej
odpowiadającą temu, co produkujemy na świecie. Taka naprawdę odpowiednia nazwa to brzmiałaby, czy musiałaby brzmieć, kuźnia swarzędz. Natomiast postanowiłem kiedyś i dopóki tu będę, nie zmienimy tej nazwy. Uważam, że to jest ciekawa nazwa, historyczna nazwa, bardzo związana z tą ziemią tutaj swarzędzką i mogę zadeklarować, że dopóki ja będę prezesem, to tak zostanie. Dziś głównymi produktami fabryki są pierścienie synchronizatora skrzyni biegów, odkówki matrycowe z mosiądzu, zawory butli gazowych, korpusy wodomierzy i ciepłomierzy. 40% produkcji przeznaczone jest na eksport. Na wysoką jakość produkcji obok nowoczesnych maszyn główny wpływ mają wysoko wykwalifikowani, doświadczeni pracownicy. Ile lat spędził pan tutaj? Spędził, to mało powiedziane. Przepracował pan w swarzędzkich armaturach? No, od 1973 roku. Niesamowite. Na jakich stanowiskach? Tu uczyłem się, pracowałem tam chyba 5 lat na produkcji, wojsko i po wojsku jestem cały czas narzędziownik. Tam od 80 tam któregoś roku jestem brygadzistą do dzisiaj. Mówią, że narzędziownia to serce fabryki. No i tak mówią, ale i to jest prawda. To jest prawda. Podobno pan tutaj nie tylko sam pracuje, ale również członkowie pana rodziny pracowali, czy pracują? Zgadza się. Tu pracował mój ojciec, jego brat, razem pracowali. Później teraz ja pracuję, tu mój brat też ze mną pracuje. To można powiedzieć tak, jest firma rodzinna, to my tak samo tu rodzinnie pracujemy. Trzeba powiedzieć, co pan powiedział o swarzędzkich armaturach, które były na początkowo tam w centrum miasta, teraz tu w Rabowicach. Tam były inne czasy, tu są inne czasy, nie? Tak. Ale w porównaniu z tamtymi czasami, a tu, no to jest niebo i ziemia, nie? To jest po prostu wszystko, park maszynowy nowy, nowa technologia. I nowoczesne. Wszystko jest po nowemu, to nie tak kiedyś tam było, po staremu się robiło, nie? Teraz weszła technika, nie? Maszyny numeryczne, wszystko, komputery, pracownik, a tylko... Ona powie na guziki dusić, zapalić. Wspomniałem, że ile to lat już w armaturach pan pracuje? 39 przeleciało w lipcu. 39 lat? Już niestety. Nie, znaczy, nie wiadomo, czy się cieszy, czy się bawi. Cieszy się, że coś tyle wytrzymał, ale że tak szybko czas ucieka. Jak pan zaczynał od takiego stanowiska? Przyjąłem się jako młody chłopak. Jako kierowca. Później przeszłem, pracowałem jako kierowca, jako brygadzista transportu. Teraz już na spokojnie, tylko po 8 godzin w magazynie tutaj przy maszynach, przy załadunku, rozładunku. Pani Magdo, witam serdecznie. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile lat pani pracuje tutaj? 10 lat. Tak. Obecnie tutaj pakuję ciepłomierze Elf, gratuję, oglądam, dmucham i pakuję gotowy produkt. Jest to, można powiedzieć, taka obróbka ostateczna, nie? Tak, tak, kontrola końcowa, że tak kontrola powiem. Końcowa. Co pani powie o swarzyńskich armaturach? Jak tu się pracuje? No, mi się pracuje bardzo dobrze, nie narzekam, jestem bardzo zadowolona. Aha. To jest praca zmianowa? Ja aktualnie pracuję na jedną zmianę, na rano przychodzę, cały czas jestem na rano. Wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu zakładu. Dziękuję 75 bardzo. 5 lat firma istnieje. Tak. Wszystkiego dziękuję. Najlepszego, dziękuję bardzo. Panie Piotrze, witam serdecznie. Witam serdecznie. Co pan tutaj wykonuje? Wykonuję tutaj pomiary, ostatni etap produkcji w naszej fabryce różnych produktów. Jak widać, tutaj są wykonywane dokładne pomiary wodomierza w tym przypadku. No i weryfikacja, czy produkt jest zgodny, czy niezgodny. Przy użyciu maszyny kontrolnej, tak? Maszyny pomiarowej, CNC. Czyli każdy element wykonany na
w części obróbki mechanicznej, tutaj trafia... Do nas trafia i mierzymy go albo na maszynie pomiarowej, albo przyrządami innymi pomiarowymi. Utrzymanie w ruchu takiego zakładu to nie lada sztuka. Proszę powiedzieć, na czym polega sztuka utrzymania ciągłości produkcji? Zgadza się, jest to zadanie bardzo wymagające. Tak naprawdę można powiedzieć, że na naszej produkcji, ale tak jak na każdej innej, spotykają się odpowiedzialność wszystkich działów. A my jesteśmy tutaj po to, żeby od zaopatrzenia poprzez utrzymanie ruchu, poprzez technologię, wszystko to połączyć i wyprodukować na czas w odpowiedniej jakości. Oczywiście do tego są potrzebne odpowiednie kompetencje, ale posiadamy tutaj tak naprawdę bardzo mocną kadrę, z której jestem niezmiernie dumny. Jest to połączenie zarówno doświadczenia, jak i takiej wieloletniej pracy, jak i powiewu takiej świeżości, gdzie przychodzą do nas młode osoby zainteresowane, żeby się rozwijać w takim trudnym fachu, jakim jest produkcja w metalu. I to wszystko połączone razem daje nam takie efekty, w których teraz jesteśmy. Znakiem rozpoznawczym fabryki armatur Swarzęd jest łabędź. Dyrektor Grzegorz Meller chwali się kolekcją łabędzich figurek podarowanych przez kontrahentów, partnerów i przyjaciół. Dlaczego łabędź? Bo fabryka powstała w pobliżu jeziora Swarzęckiego, jeziora, po którym zawsze pływają łabędzie, a poza tym sylwetka pokazanego z profilu łabędzia kojarzy się nam z literą S. S jak Swarzędz. 75 lat od roku 1946, kiedy to powstała spółka pod nazwą Inżynier Molicki Zakład Metalowy Swarzędz. W roku 1950 nastąpiło upaństwowienie zakładu, który nazwano Poznański Przemysł Miejscowy Zakład Metalowy Swarzędz. Obecna nazwa fabryki została nadana w roku 1972, kiedy to przedsiębiorstwo zostało włączone do tak zwanego przemysłu kluczowego. Produkowano wówczas głównie zawory i zasuwy dla hutnictwa, gazownictwa, budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. W latach 80. powstała nowa duża hala produkcyjna z kuźnią i odlewnią, którą pamiętają mieszkańcy Swarzęckiego osiedla Dąbrowszczaków, do których docierał dym z komina fabrycznej odlewni. Przemiany społeczno-gospodarcze lat 80., brak największego odbiorcy Związku Radzieckiego groziły upadkiem fabryki. Dziś pracownicy fabryki mówią, że swarzęckie armatury uratował jej obecny dyrektor Grzegorz Meller. Z pieczołowicie przechowywanych zakładowych kronik spoglądają na nas ci, którzy tworzyli historię tej fabryki. Zasłużeni pracownicy, którzy z rodzinami przez lata budowali rozpoznawalną w kraju i na świecie markę Fabryka Armatur Swarzędz.